żydowski Mesjasz Jehoszua, zwany Jezusem, założył kościół rzymskokatolicki lub religię zwaną chrześcijaństwem. Sam fakt, iż jest Żydem, co ewidentnie godzi w teologię chrześcijańską, już mówi nam, że coś tu nie gra. Wystarczy też zwrócić uwagę na autorów Pisma Świętego, którzy niemal wszyscy też są Izraelitami. Czy zatem Pismo Święte jest chrześcijańskie? Niewielu też wie, z jakiego powodu liczba apostołów musiała wynosić 12 mężczyzn, a z takiego to, że pełny skład żydowskiej synagogi wynosi właśnie 12 mężczyzn. Nowy Testament też mówi, iż Mesjasz nie naucza w kościołach, ale w synagogach. Nie mówi też, iż ustanawiał nowe święta, katolickie czy chrześcijańskie, ale mówi wyraźnie za to, iż przybywał do świątyni na każde święto żydowskie. Nowy Testament mówi również, że Mesjasz ściśle przestrzegał prawo Boże, zwane dzisiaj żydowskim, lub Torą. Potwierdza to fakt, iż faryzeusze nie mogli go przyłapać na złamaniu prawa. Sam również mówił, iż nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić, lub w innym miejscu, że ani jedna jota, czyli najmniejsza litera w języku hebrajskim, nie zmieni się w prawie, dopóki niebo i ziemię nie przeminą. Jak zatem takie twierdzenie zestawić z teologią Kościoła katolickiego i całego chrześcijaństwa, które to prawo uznaje za nieważne? Prześledźmy teraz w skrócie całą historię narodu wybranego do czasu powstania owego kościoła zwanego chrześcijańskim lub rzymskokatolickim, jego powstania, trwania i końca, co dokładnie opisuje Biblia w ostatniej swojej księdze zwanej Apokalipsą. Kiedy narody były pogrążone w religiach bałwochwalczych, a ludzie czcili bóstwa z drewna, z gipsu, z marmuru i z żelaza, wtedy Bóg powołuje Abrahama, któremu zmienia imię na Abraham. Abraham ma syna Izhaka, Izhak ma syna Jakowa, któremu Bóg zmienia imię na Izrael. Izrael ma 12 synów, których potomstwo Bóg określa narodem wybranym, składając przy tym szczególne obietnice, takie jak: błogosławiącym Tobie będę błogosławił, a przeklinających Cię będę przeklinał. Lub: kto dotyka Ciebie, dotyka źrenice mojego oka. I tak dalej. Ostrzega przy tym jednak Izraela, że gdy nie będą spełniać jego przykazań, będzie ich karał do czasu określonego, niedługo po śmierci Moszego, czyli Mojżesza, po wyjściu z niewoli misrejskiej, czyli egipskiej. Naród izraelski łamie przymierze z Bogiem. Dzieli się na dwa królestwa, zwane domem Judy i domem Izraela lub Efraimem. Za karę obydwa królestwa idą do niewoli. Do swojej ziemi powraca jednak tylko królestwo Judy. Pamiętajmy jednak, że kara zarówno dla domu Judy, czyli Żydów, i dla domu Izraela, czyli Królestwa Północnego, jest nałożona przez Boga tylko do określonego czasu. Jednak jak podaje Pismo, wiaromomstwo Izraela musi być okupione krwią Mesjasza, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem i powrotem dla ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Tymczasem, podczas trwania kary Izraela, która, jak już wiemy, ma być tylko do określonego czasu, w III wieku po narodzeniu Mesjasza, potomkowie tych, którzy go ukrzyżowali, widząc, iż jego nauka wśród Żydów się rozrasta i dociera do zaginionych plemion północnego Królestwa Izraela oraz do innych narodów pogańskich, postanawiają wykorzystać sytuację, by ratować upadające cesarstwo rzymskie. Postanawiają więc wmieszać nauki Mesjasza do ich pogańskiej religii, kultu Słońca i innych bóstw. Do III wieku wszyscy wierzący w Mesjasza i Żydzi i prozelici obchodzili szabat, siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym. Jednak z nastaniem cesarza Konstantyna i utworzenia, począwszy od III wieku, tak zwanego papiestwa, przykazania Boże są nagminnie usuwane i zastępowane pogańskimi praktykami. W VII wieku zostaje usunięte przykazanie o nieczynieniu wizerunków, przykazanie, za złamanie głównie którego Izrael poszedł do niewoli i musiał odbyć swoją karę, co sprytnie wykorzystało cesarstwo rzymskie do utworzenia swojej religii, zwanej protokatolicyzmem lub kościołem rzymskokatolickim. Mało tego, że unieważnili przykazania Boże,
niwelując przy tym święta boskie zwane dzisiaj żydowskimi, to jeszcze utworzyli teologię zwaną teologią zastąpienia. Głosi ona, że Izrael został już przez Boga odrzucony, a Kościół rzymskokatolicki przejął wszystkie Boże obietnice dla Izraela i że jest nowym Izraelem duchowym. Pomimo, że Pismo Święte nie mówi ani jednego słowa na temat Izraela duchowego. Mówi natomiast o końcu kary prawdziwego Izraela fizycznego i przyszłej jego świetności. Zatem skoro prawdziwy Izrael fizyczny ma odzyskać swoją świetność, to gdzie wtedy będzie miejsce dla Izraela duchowego, zwanego dzisiaj Kościołem rzymskokatolickim? Kłamstwo prędzej czy później zawsze wychodzi na światło dzienne, a każde odstępstwo od Słowa Bożego kończy się tragedią. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego, opisaną w 17 i 18 rozdziale Apokalipsy świętego Jana. Święty Jan, wygnany notabene przez Rzymian, na wyspie Patmos doznał objawienia. To, co zobaczył, jak opisuje, wielce go zdumiało. Kościół katolicki wtedy jeszcze nie istniał, więc stąd to zdumienie. Bo jakże by się musiał zdumieć święty Piotr, gdyby swoją osobę zobaczył na czele tak odstępczego kościoła? Oto jego opis. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która zasiada nad mnogimi wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Jak słyszymy, wyrok będzie pochodził od samego Boga. Z fragmentu tego dowiadujemy się również o skorumpowanych kontaktach owej przetecznicy z królami ziemskimi, zwanymi nierządem. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. Opis niewiasty siedzącej na bestii szkarłatnej jest opisem, który mówi o tym, jak owa niewiasta wykorzystuje system polityczny dla realizowania własnych celów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły. Jest to opis strojów biskupów i kardynałów oraz całego przepychu Watykanu. A teraz biblijny pogląd na mszę katolicką. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. Czymże są te obrzydliwości w owym kielichu? Skoro sam Bóg je tak określa, niczym innym jak zaprzeczeniem wystarczalności ofiary Mesjasza na krzyżu. Przypomnijmy tu słynne powiedzenie wysłannika papieża Leona X. Jak tylko moneta w skarbonie zabrzęczy, dusza w czyśćcu dłużej się nie męczy. Jak wiemy, taka praktyka jest kontynuowana do dziś. Biblia mówi, że zbawienie otrzymujemy z łaski przez ofiarę Mesjasza na krzyżu. Lecz Kościół katolicki mówi, że to nie wystarcza. Że potrzebna jest tak zwana bezkrwawa ofiara, co ponownie zaprzecza Pismu, które mówi, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. W dodatku, Kościół katolicki twierdzi, że potrafi przemieniać wino w krew, a chleb w ciało Mesjasza, nazywając to wielką tajemnicą. Tajemnica w języku łacińskim to właśnie misterium. Słowo, które gdzie ma wypisane przetecznica? A na jej czole wypisane imię. Tajemnica. Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Co zatem ze słowami Mesjasza w obliczu tak porażającej prawdy o mszy katolickiej? Jedzcie i pijcie, to jest ciało i krew moja. Dla rozsądnego człowieka nie trudno się domyślić, że chodzi o pokarm duchowy. Jednak dla Kościoła katolickiego słowa te były okazją do uzależnienia ludzkości od katolicyzmu. Picie krwi według Pisma Świętego jest ciężkim grzechem, opisanym zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Sam Jakub mówi w Dziejach Apostolskich, aby powstrzymać się od spożywania krwi. To jak sam Syn Boży mógłby coś takiego ustanowić? A co z innymi słowami, kiedy Mesjasz podnosił kielich i mówił: czyńcie to na moją pamiątkę. Słowa te nie oznaczają nic innego jak to, aby co roku obchodzić święto Paschy. Przecież wyraźnie powiedział do uczniów: idźcie, przygotujcie mi Paschę.
nie Eucharystię, nie komunię, nie Wielkanoc, tylko właśnie Paschę. Dla uczczenia baranka paschalnego. Dokładniejszy opis Paschy i jej obchodów znajduje się w linkach pod filmem. A teraz kim są owe córki? Skoro nierządnicę Jan nazywa matką, są to inne kościoły chrześcijańskie, odpadłe po średniowiecznej reformacji, które cechuje podobna teologia Izraela duchowego, jak Watykan. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A widząc ją, bardzo się zdumiałem. Nikomu chyba nie trzeba przypominać o średniowiecznej inkwizycji, którą na polecenie papieży prowadził Kościół rzymskokatolicki, mordując przy tym miliony ludzi. Kardynale? Na kratę z nią. Zdumienie Jana na ten widok jest rzeczą oczywistą, skoro Kościół powołujący się na Mesjasza był zdolny do takich czynów. I rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści, a zdąża ku zagładzie. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia o mający mądrość. 7 głów to jest 7 gór, na których siedzi niewiasta. Z Wikipedii możemy się dowiedzieć o 7 wzgórzach Rzymu, w którym, jak wiemy, położone jest państwo Watykan. I 7 jest królów. 5 upadło. 1 istnieje. Inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, ona też jest 8, a jest spośród 7 i zdąża ku zagładzie. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jako królowie na 1 godzinę wraz z bestią. Ci mają 1 zamysł, a potęgę i władzę swą oddają bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek zwycięży ich, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie: wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga. I będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu, bo natchnął ich serca Bóg, aby wykonali jego zamysł. I ten 1 zamysł wykonali: oddania swej królewskiej władzy bestii, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. Do dzisiaj znaczna część przywódców po swojej nominacji odwiedza właśnie Watykan, najmniejsze, lecz być może najbogatsze państwo świata. Jednak Jan zapowiada, powstanie 10 władców świata, którzy będą nienawidzić Mesjasza, ludzi wierzących w Niego, lecz szczególną swoją nienawiść skierują właśnie przeciwko Watykanowi, przyczyniając się do jego totalnego i kompletnego zniszczenia. Czy owych 10 królów rządzi już dziś? Czy swojej władzy jeszcze nie objęli? Tak zwany Klub Rzymski w roku 1973 przedstawił w swoim raporcie koncepcję bankowej i gospodarczej organizacji świata, dzieląc ziemię właśnie na 10 takich regionów. Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: upadł, upadł Babilon, wielka stolica, i stała się siedliskiem demonów, i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu. A kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. Ważny jest tu jeszcze jeden element, który jest powodem kary. Mianowicie wino zapalczywości nierządu, owej nierządnicy. Czymże ono jest? Oczywiście mowa to o błędnej teologii, teologii zastąpienia, synkretyzmu, antysemityzmu, odstępstwa od prawa Bożego. I można by tak wyliczać w nieskończoność. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, uchodź z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli, bo grzechy jej narosły aż do nieba. Bardzo ważnym wezwaniem Boga jest nakaz opuszczenia owej nierządnicy w celu uniknięcia plag, jakie na nią spadną, o czym wyraźnie i dokładnie ostrzega. I wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie. W kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Ponieważ mówi w swym sercu: zasiadam jak królowa, a nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby. Mamy tu opis nie pozostawiający żadnych wątpliwości, iż chodzi właśnie o Watykan. Jego przepych, pazerność, żądzę władzy, okrucieństwo w stosunku innowierców i centralny punkt związany z kielichem, w którym przyrządzała wino, zwanym mszą. Zwanym najświętszą i najbardziej tajemniczą częścią, jak widzimy, sam Bóg. Ewidentnie zaprzecza tej świętości, a wręcz ją neguje, nazywając obrzydliwością. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód. I będzie w ogniu spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. A teraz opis reakcji nieświadomych ludzi na te wydarzenia, związanych na różnych płaszczyznach z Watykanem. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z dala ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Towaru złota i srebra, drogich kamieni i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, ze spiżu, z żelaza, z marmuru, cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Ciał i dusz ludzkich. Chyba żadna instytucja w dziejach historii całego świata nie dopuściła się tak haniebnych czynów, aby czerpać zyski z martwych ciał ludzkich, a nawet z dusz, które już dawno z nich uleciały. Takie zdolności posiadał tylko Watykan, zwany Kościołem Rzymskokatolickim. Oto dalszy ciąg w pełni uzasadnionej kary. Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, oddalił się od ciebie i przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Ich kupcy, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się takimi słowami: biada, biada, wielka stolico, przyobleczona w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A wszelki sternik i wszelki żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: jakież jest miasto podobne do stolicy? I sypali proch sobie na głowy i wołali, płacząc i żaląc się takimi słowami: biada,
Biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie. Jak widzimy, jedną z cech charakterystycznych tego opisu jest płacz i lament ludzi z powodu upadku świetnego interesu, jaki prowadzili na kontaktach z Kościołem rzymskokatolickim. Nie widzimy w tym opisie, aby płakali z powodu upadku wiary, a jedynie z powodu upadku biznesu. Weselcie się nad nią, niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo w waszej sprawie Bóg wydał na nią wyrok. A jak mają się zachować ludzie prawdziwie wierzący? Słyszeliśmy przed chwilą. Weselcie się, święci i apostołowie, bo Bóg przeciw Watykanowi rozsądził waszą sprawę, w której oczywiście było położenie kresu kłamstwom Watykanu. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak za jednym zamachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie odnajdą. Co się takiego stanie, kiedy kamień rzucimy w wodę? Powstaje mniej więcej coś takiego. Co nam to przypomina? Czy będzie to bomba atomowa? Przekonamy się, miejmy nadzieję, w najbliższej przyszłości. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy. Kolejnym opisem nie pozostawiającym żadnych wątpliwości, że chodzi o Kościół rzymskokatolicki, jest fakt głoszenia Słowa Bożego, a raczej tylko jego fragmentów potrzebnych do prowadzenia biznesu, i powoływanie się na Syna Bożego, który w wielu miejscach w Biblii jest nazwany właśnie oblubieńcem. Bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. Czary święcenia posągów, obrazów, których notabene czynienia zabrania Pismo Święte, Kościół katolicki potrafił omamić ludzi nawet takimi czarami, które mu się nie udawały. Takimi jak próba zamiany wina w krew, w dodatku krew Mesjasza, o zgrozo, i chleba w jego ciało. Tak omamione narody Watykan prowadził co niedziela do swoich tak zwanych kościołów, pomimo że Pismo Święte wyraźnie mówi, iż świętym dniem nie jest niedziela, Sunday po angielsku, czyli Dzień Słońca, lecz Szabat, od którego to słowa pochodzi nazwa soboty. I w niej znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Niektóre źródła podają, iż inkwizycja pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich. W roku 1999 przez wydawnictwo Znak została wydana książka pod tytułem Kiedy papież prosi o przebaczenie. Wszystkie mea culpa Jana Pawła II. Faktem jest również to, iż papież Wojtyła za czasu swojego pontyfikatu oficjalnie przeprosił za mordy dokonane w czasach inkwizycji. Oficjalnie też oświadczył, że inkwizycja była bolesnym rozdziałem w historii Kościoła. Także i papież Bergoglio wspomina o krucjatach przeprowadzonych na narodzie Waldensów. Czy są to szczere gesty żalu i skruchy za popełnione zbrodnie? Nie łudźmy się. Watykan tylko wtedy przeprasza, kiedy widzi, że prawda zaczyna wychodzić na jaw. Podobne zachowanie Watykanu miało miejsce podczas ujawnienia afer pedofilskich. Do czasu ich ujawnienia Watykan nie kwapił się z ich ujawnieniem, ale raczej je tuszował. Wydarzenia te nie są z pewnością dziełem przypadku, ale raczej jest to ręka Boża i początek zapowiedzianej kary. Pierwszym takim wydarzeniem świadczącym o tym było wydanie przez ONZ rezolucji w sprawie Watykanu i zażądanie od niego wyjaśnień w sprawie pedofilii w Kościele. Było to wydarzenie bez precedensu w dziejach historii całego Kościoła rzymskokatolickiego. Zwróćmy też uwagę na to, kto wystąpił przeciwko Watykanowi, bo jak pismo mówi, ci, którzy przyczynią się do zniszczenia Watykanu, będą również zagrożeniem dla wszystkich ludzi wierzących w Boga i w Syna Bożego. Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych odcinkach. Należy też wspomnieć o książce napisanej przez Józefa Ratzingera pod tytułem Sól Ziemi, w której stwierdza, że Kościół na nowo musi przemyśleć wizję biblijną, czym ewidentnie potwierdza błędność teologii Kościoła, po czym niedługo zostaje odwołany z funkcji papieża, jakoby z powodu rzekomej choroby.
o której to dziś nikt już nie wspomina, nawet sam były papież. Zaś na jego miejsce zostaje wybrany papież o zupełnie innych poglądach, które chwilami jeżą włos na głowie nawet zagorzałym katolikom. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiący: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. A 24 starców upadło i 4 istoty żyjące i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! I dobył się głos od tronu mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła i dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Czyli czyny sprawiedliwe według tory prawa Bożego, które to prawo Kościół rzymskokatolicki modyfikował według własnych potrzeb. I mówi mi anioł: Napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi mi: To są prawdziwie słowa Boże. Ja upadłem do Jego stóp, by oddać Mu pokłon. I mówi mi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem Twoim współsługą i braci Twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Wow! Kiedy Jan oddał pokłon aniołowi, zobaczmy jaka była jego reakcja. Mówi do Jana: Bacz, byś tego nie robił. Bogu masz oddawać pokłon, nie mi. Porównajmy sobie zachowanie anioła i jego wypowiedź w odniesieniu do papieży, kardynałów, biskupów, a nawet księży katolickich, którzy przez wieki do dziś dnia pragną sycić się widokiem kalającego ludu przed nimi. Na szczęście kres temu nadchodzi nieuchronnie, co wynika z pisma i wydarzeń nas otaczających. Halleluja! Jest to słowo hebrajskie oznaczające chwalcie Jahwe. Lecz Kościół katolicki także do tego doprowadził, że dzisiaj większość katolików nie wie, jak ma na imię ich Bóg i co oznaczają owe słowa. Wielu teraz może się zastanawiać, co nastąpi po upadku Watykanu. Pismo mówi o krótkich rządach reżimu zwanego Bestią i na szczęście o rychłym powrocie Mesjasza, którym jest Jehoszua HaMeszijach, z greckiego Jezus Chrystus, i nastania Królestwa Tysiącletniego pod rządami Mesjasza, żydowskiego Mesjasza, izraelskiego Mesjasza, naszego Mesjasza.